Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej tradycyjnie 11 listopada organizuje uroczystą sesję Rad Samorządów Ziemi Cieszyńskiej, podczas której osobom szczególnie zasłużonym przyznawane są laury Ziemi Cieszyńskiej, tak zwane srebrne cieszynianki. Co ważne, od roku 2010 srebrną cieszyniankę przyznaje również powiat cieszyński, a od 2011 ponownie gmina Jaworze. Oprócz srebrnych przyznawana jest również honorowa złota cieszynianka. Regulamin wręczania statuetek, wręczania laurów jednoznacznie reguluje to, że to my, Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej, zarząd tego stowarzyszenia i walne odpowiadają za wskazanie laureata złotej honorowej cieszynianki. On jest laureat lub ta laureatka. Wybierany może być każdego roku. Były lata, kiedy nie było takich wskazań, ale w ostatnich się to nie zdarza. Natomiast srebrni laureaci zawsze są laureatami gmin bądź samorządu powiatowego i to te samorządy regulują sposób ich wyboru, sposób wyłaniania. Jest to ich absolutna kompetencja, tak więc naprawdę wyboru laureatów dokonuje się znacząco wcześniej niż tutaj przed 11 listopada. Dzisiaj w teatrze, tak jak każdego roku, po prostu społeczność, przynajmniej obiec, dowiaduje się, kto został laureatem srebrnej cieszynianki w gminach, srebrnej cieszynianki w powiecie, jak i złotej honorowej dla całego Śląska Cieszyńskiego. W wydarzeniu tym oprócz laureatów udział wzięli samorządowcy, przedstawiciele zarządu województwa śląskiego, goście z Republiki Czeskiej, ludzie kultury oraz laureaci poprzednich edycji. Myślę, że chyba najlepszym dowodem na to, że jest to wydarzenie stale znaczące dla Śląska Cieszyńskiego, jest to, że wiele osób niestety nie jest w stanie być tutaj razem z nami na tej uroczystości. Teatr z gumy nie jest, zawsze brakuje zaproszeń, zainteresowanie zawsze przekracza możliwości teatru. Z jednej strony cieszymy się, bo nie jest łatwo utrzymać imprezę w bardzo zbliżonej formule przez 21 lat, tak aby cały czas była atrakcyjna, a z drugiej strony cieszymy się z tego powodu, że każdego roku ta impreza jednak jest inna. Honorowa złota cieszynianka trafiła w tym roku do rąk Haliny Szotek, historyczki i muzealniczki ze Skoczowa. No na pewno jest wyróżnieniem ogromnym, szczególnie, że to na to stulecie tak akurat ładnie wypadło. No i jest ogromnym zobowiązaniem, bo trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że teraz patrzą ludzie na to, bo czasem kiedy się coś robi, to się zastanawiają, czemu ona to robi, co ona z tego ma, jaki ma w tym interes, różne są podteksty, prawda? No ale generalnie, jak mówią moi przyjaciele z nadmorza, psy szczekają, a karawana idzie dalej. Czyli jak się chce osiągnąć sukces, nie przejmować się tym, co ludzie mówią, w jaki sposób nie pomagają, tylko utrudniają, a w końcu jakoś tam swoje się zrobi. To jest najważniejsze, żeby wiedzieć, co się chce, umieć dążyć konsekwentnie do celu, nie przejmować się trudnościami, one powinny jeszcze mobilizować. Tak mi się wydaje, jest ważne. O oprawę artystyczną uroczystości zadbał chór Uniwersytetu Śląskiego Harmonia, Miejska Orkiestra Cieszynianka, Zespół Tańca Żydowskiego i Izraelskiego Klezmer, Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej oraz Studio Tańca Releve. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.